Szanowni Państwo, Panie Prezesie, Panie Europośle, Panie Prezydencie, zaproszeni goście, wedle godności, zaszczytu pełnionych funkcji, bardzo serdecznie chcę podziękować na wstępie za zaproszenie, za to, że mogę być tutaj dzisiaj z Wami. Udało się trochę już tych spraw takich za nami w Podkarpackim Związku Piłki Nożnej. Teraz więcej trochę czasu, aczkolwiek też i związek duży, bo to trzeci związek w Polsce, prawie 700 klubów. No ale czekamy ciągle na Stal Mielec, żeby była w tej czołówce. W czołówce ekstraklasy, dlatego że, Szanowni Państwo, na pewno ta droga po ten dawny blask jest już coraz bliżej. Ja jestem przekonany, że na Podkarpaciu są ogromne oczekiwania. Są ogromne oczekiwania właśnie na tą ekstraklasę. Ja cieszę się bardzo i cały Podkarpacki Związek Piłki Nożnej, że możemy podziwiać już i tak ten sukces w pierwszej lidze, bo to dla nas najwyższa liga rozgrywkowa, jaką mamy na Podkarpaciu. Niejednokrotnie, kiedy jestem w Polskim Związku Piłki Nożnej, prezes Bonik zawsze pyta, jak tam Stal Mielec, kiedy awansujecie, kiedy awans, kiedy mam przyjechać do Was. Dlatego już wstępnym może i wie. Dlatego liczymy na to, że będzie jeszcze lepiej. I to naprawdę takie oczekiwania na to, jak za klasy są duże. Nie tak dawno myśmy organizowali mecz Polska-Szwajcaria w Rzeszowie. Proszę sobie wyobrazić, że 13 tysięcy kibiców, myśmy w ciągu 4 dni sprzedali 10 tysięcy biletów. Także naprawdę potem musieliśmy wszystkich przepraszać, że biletów już nie ma, że są już wszystkie wykupione. Czyli to pokazuje, jak ogromny sukces jest, jeśli chodzi o piłkę nożną, kiedy mamy te najwyższe. Ale dla nas w tej chwili naprawdę, jeszcze raz powtórzę, pierwsza liga to jest bardzo wysoko, ale czekamy na ekstraklasę i tego będę życzył. Szanowni Państwo, macie wspaniałą drużynę, dobrych zawodników, macie bardzo dobrego trenera, ale przede wszystkim też i prezesa, zarząd, no i wspaniałych, przede wszystkim tutaj nie ukrywam, że sponsorów, ale też miasto bardzo dużo pomaga, bardzo dużo wspiera, to jest bardzo ważne. No i też macie swojego opiekuna, który jest taki blisko Was zawsze, poświęca swój czas, swoje serce i niejednokrotnie potrafił pozyskać najważniejszego sponsora, a to jest właśnie pan europoseł Tomasz Poręba. Znamy się od wielu lat i nie ukrywam, że naprawdę go darzę z szacunkiem, dlatego że zawsze się stara i troszczył się piłką, jest związany od wielu, wielu lat. Jeszcze pamiętam w Małopolsce, przecież grywał trzecie lidze, Stróże Kolejarz, tam się wywodzi i to jest bardzo ważne i myślę, że na pewno jeszcze nie koniec ostatniego słowa nie powiedział, że będzie jeszcze więcej. Proszę Państwa, ja Wam życzę przede wszystkim sukcesu. Życzę Wam rzeczywiście pragnionego awansu. Życzę Wam, aby przede wszystkim pięknie się wszystko układało, aby te młode, w szczególności pokolenia, które na Was patrzą dzisiaj, na tych starszych zawodników, biorąc Was przykład, będą niedługo jak gdyby też Was zastępować, bo to jest czas, to jest zmiana, to jest pokolenie, ale trzeba im pokazać rzeczywiście ten dobry przykład i dlatego ta najwyższa liga jest także bardzo ważna dla naszego województwa, dla województwa podkarpackiego. Jestem przekonany, że na pewno jeszcze inne też mamy fajnych zawodników, dlatego że inne talenty, dlatego że tak jak nawet w tym roku, wicemistrzostwo Polski Beniaminek U10 to dziewczynki, wiadomo, z Krosna, ale w ubiegłym roku też pokazało to, że i ze Stalowej Woli drużyna. Dzisiaj można powiedzieć, cieszymy się, że trzecie miejsce zdobyliśmy na Podkarpaciu, bo w turnieju górskiego zajęliśmy trzecie miejsce. Ale o trzecie miejsce graliśmy z drużyną, reprezentacją Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, a tam 7 reprezentantów. Proszę sobie wyobrazić, że po tym meczu wygrywamy z nimi 3-1, no i skauci przyjechali, zabrali nam 4 chłopaków, wiadomo, do różnych klasowych klubów. To pokazuje, że trzeba ekstraklasy, niech oni zostają tutaj u nas i mamy wtedy naprawdę bardzo dużo do pokazania. Dlatego jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za tą piękną pracę całemu zarządowi i wszystkim tym, którzy przyczyniają się, jak wspomniałem, już sponsorom i wszystkim. Ale z tej okazji, że i nowy rok się zbliża, chciałem Państwu życzyć w nowym roku tego sukcesu, a wszystkim tu obecnym zdrowych, wesołych świąt, niech zdrowie, pomyślność towarzyszy każdego dnia, a Panu Prezesowi specjalna pamiątka taka, która będzie na pewno przypominać, że Podkarpacki Związek Piłki Nożnej jest z Stalą Mielec, dlatego że i prezes Stali Mielec jest we władzach Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, jest również w Polskim Związku Piłki Nożnej. Klimat jest ocieplony bardzo, abym powiedział to bardzo, także na pewno będzie coraz lepiej. Z tamtej strony jak to jakieś walkowery próbowano tam, prawda, tutaj Wam gdzieś podłożyć nogę. Nie pozwolimy na to, żeby cokolwiek się stało naszej jedynej, najlepszej drużynie na Podkarpaciu. Życzę wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia i sukcesów,
A Tobie, Jacku, wszystkiego najlepszego. Proszę przyjąć tą pamiątkę. Niech ona będzie dowodem wdzięczności za dotychczasową współpracę i za Twoje zaangażowanie właśnie w Stal Mielec. Wszystkiego dobrego życzę Ci i wszystkim obecnym. Dziękuję bardzo.